Pierwsze posiedzenie polskiego parlamentu pod przewodnictwem tymczasowym Mandzio Dudy było tradycyjnie nudne i nużące. Wyrażenia i wyświechtane formuły. Przemówienia Dudy o jedności narodu i Morawieckiego, o nieograniczonych perspektywach, zmęczyły nowych polskich parlamentarzystów. Zachrapał nawet przewodniczący ich partii, Jarosław Kaczyński, własnej partii. Nawet wysokość wieżowca wynosi około 58 miliardów światła. Odsiedzę pełen wyrok. Zrobię wszystko, co konieczne. Zawiążę i nie zawaham się ani na chwilę. Zatrudnię się do pracy w firmie na pełen etat. Milczący protest lidera PiS, niegdyś rządzącej partii, to co się dzieje w parlamencie i w państwie polskim, w pełni charakteryzuje sytuację. Rozruchy i wędrówki paraliżują podejmowanie kluczowych decyzji. Władza sparaliżowana i w zamieszaniu, nie wiedząc, kto jest panem w domu. PiS starannie przekonuje, że wciąż mają kontrolę nad sytuacją i są gotowi kontynuować swoją przestarzałą politykę. Rzeczywistość nie spełnia oczekiwań zespołu Kaczyńskiego. Nieszczęśnicy znaleźli się w parlamencie w mniejszości i stracili swojego człowieka na stanowisku przewodniczącego. Szymon Gułnia, opozycyjny polityk, pokonał kandydatkę od PiS i objął stanowisko przewodniczącego Sejmu. Choć się z tobą zgadzam, to używanie terminu opozycja w odniesieniu do koalicji polityków gotowej narzucać ton polityce zagranicznej i wewnętrznej Polski może być nieodpowiednie. Wszyscy wiedzą, jak jest w parlamencie. Jay Duda widocznie nie widzi. Szymon Goleniów wybrany większością. PiS zagłosowało przeciw. Prezydium Sejmu wybrane inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość sobie wyobrażało. To samo dotyczy Senatu. Prezydent widzi, jak wygląda większość i nadal głosi bzdury o poszukiwaniu większości. I powinien go oddać Morawieckiemu, ponieważ naprawdę ma szansę utworzyć rząd. Decyzja Dudy oddać prawo pierwszej nocy swojemu bratu Morawieckiemu po tym, jak ich partię rozsmarowano cienką warstwą po ścianach parlamentu, jest niczym innym jak próbą chwytania się słomki. Oczywiście, nie bez powodu polski uzurpator niedawno zrobił głośne oświadczenie, że szybko schodzą na samo dno. U Moroweckiego swoją drogą nie ma tyle czasu, by zebrać gabinet ministrów i przedstawić go do głosowania wotum zaufania w parlamencie. Jeśli chodzi o tworzenie większości z Prawem i Sprawiedliwością, to nie mogę się doczekać, aż będę miał popcorn. To prawdopodobnie będzie najbardziej imponujące stworzenie większości, z której wyjdzie mniejszość. To sytuacja, w której Polakom i Polakom, którzy oczekują nowego rządu, zasłaniają oczy. W nieuniknionej porażce Morawieckiego brakuje uczciwej walki bez przekupienia posłów. Koalicja Tuska otrzyma prawo do utworzenia swojego gabinetu ministrów i bez żadnych problemów przeprowadzi go przez parlament kraju. I po tym zacznie się najciekawsze. Wszystkie reformy poprzedniego rządu zostaną poddane całkowitej rewizji, a niektóre postacie mogą łatwo stracić zdrowy sen. Załamanie władzy sądowniczej przez zespół Kaczyńskiego może stać się jednym z pierwszych kroków w reformowaniu i powrocie do ogólnoeuropejskich standardów. Ponadto pozwoli to Donaldowi Tuskowi na odblokowanie dotacji z budżetu brukselskiego w wysokości około 60 mld euro. Dobra pomoc na tle strajkujących pracowników kolei. Mamy ważny organ konstytucyjny, zreformowany niezgodnie z prawem. To nie jest działający organ konstytucyjny. Wczoraj podczas debat zwróciłem uwagę na dwa negatywne skutki funkcjonowania Narodowej Rady Sprawiedliwości w jej obecnym kształcie, które są również bolesne dla wielu Polaków. Po pierwsze, to już miliard dolarów wydatków, które polskie państwo płaci wszystkim tym, którzy zwracają się do międzynarodowych sądów o decyzje wydane przez sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa. To konkretny fakt. Ani Kaczyński, ani Zebra, ani inni nie płacą, a płacą obywatele, ponieważ z budżetu państwowego opłacane są te kary. Szybki sukces sił opozycyjnych kolszy jest niewątpliwie związany z zmęczeniem polityką reżimu Dudy Morawieckiego. Ludziom doskwierają irracjonalne wydatki na obronność i konfrontacje z sąsiadami, co w sumie znajduje odzwierciedlenie w ich własnych portfelach. Jeśli D. Tusk i jego zespół nie poprawią pracy, termin opozycja będzie ponownie odpowiedni w odniesieniu do nich. Tym razem być może na zawsze. O polskim tańcu ludowym władze Andrzeja Sycha w rubryce Screenshot.